Witam. Cześć. Mam nadzieję, że nie ściągnąłeś tu orków. I bez tego mamy dość problemów. Naprawdę nie potrzeba nam więcej orków. Macie problemy z orkami? Tak. Przejęli naszą kopalnię i piec do wytapiania. Straciliśmy wielu ludzi. Nawet Ingvar ledwo im się wymknął. Przeklęci orkowie. Kim jest Ingvar? Chyba żartujesz. Ingvar to najlepszy kowal świata. Gdy ktoś tu przychodzi, to chce kupić magiczną rudę lub zobaczyć się z Ingvarem. Częściej to drugie. Znajdziesz go w wiosce. Jakiej kopalni? Naszej kopalni. Jesteśmy klanem Młota. Od pokoleń wydobywamy tu magiczną rudę i wytapiamy z niej sztabki w wielkim piecu. Teraz jednak orkowie mają kopalnię i piec. Co to za piec? Jest tak stary jak świat. Nikt nie wie, kto go zbudował. Był tutaj, zanim powstały klany. Stworzono go z czystej rudy i wbudowano w górę. Przepływa przez niego rozżarzona lawa. Tylko tutaj można wyrabiać sztabki czystej rudy. Jeśli szybko go nie odzyskamy, nie będziemy mogli produkować oręża z magicznej rudy. Sztabki czystej rudy? A pozostałe sztabki nie są czyste? W zwykłych sztabkach zawsze znajdują się domieszki żelaza i innych substancji. W czystej rudzie wyparowują podczas wytapiania. Broń wyrabiana z czystej magicznej rudy jest rzadka i bardzo cenna. Nawet my, członkowie klanu Młota, mamy jej bardzo niewiele. Tylko najwięksi wojownicy się nią posługują. Co robicie w sprawie orków? Reto się tym zajmuje. To nasz najlepszy wojownik. Nie wiem, co dokładnie planuje. Może potrzeba mu pomocy. Robi się coraz gorzej. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Niektóre problemy same się rozwiązują. Gorzej już być nie może. Naprawdę myślisz, że... Czemu nie? Wszystko jest możliwe. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Hej, ty! Nie jesteś stąd, prawda? Czego chcesz? Masz jakieś wieści od poszukiwaczy złóż? Powinni już dawno wrócić. Nie. Cholera. Mam nadzieję, że nie wdali się w bójkę z orkami. Powinienem był iść z nimi. Mam w tych sprawach doświadczenie. Gdyby to było takie łatwe... Od jakich poszukiwaczy złóż? Od Volkara i jego ludzi. Są poza wioską, szukają rudy. Dopóki orkowie okupują kopalnię, to nasza jedyna nadzieja na zdobycie rudy dla klanu. Jesteś poszukiwaczem złóż? Tak, i to jednym z najlepszych. Jeśli nie znajdę złóż rudy, to znaczy, że ich po prostu nie ma. Czemu nie? Pokażesz mi, jak się szuka rudy? A dasz mi 10 bryłek rudy? Rozumiem. 10 bryłek, powiadasz. Tak, ale w zamian zrobię z ciebie wykwalifikowanego poszukiwacza. Obiecuję. Oto twoja ruda. Dotrzymam naszej umowy. Jeśli chcesz, zrobię z ciebie prawdziwego poszukiwacza złóż. Potrzebujesz pomocy? Że faktycznie powinniśmy iść razem. Idź po swoje rzeczy. Wiem, dokąd musimy się udać. Będę tu na ciebie czekał. Chodźmy do obozu poszukiwaczy złóż. Pójdę przodem. Lepiej się pośpieszmy. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Wszystko jest możliwe. Powinien był wiedzieć. Ale nadal mi się to nie podoba. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Jakbyśmy nie mieli dość problemu.
Jesteśmy na miejscu. Patrz, ogień wciąż się pali. Nikogo tu nie ma. Czujesz to? Co? Pełzacze. Sprawdź w jaskini. Może poszukiwacze złóż jeszcze żyją. Co z tobą? Jestem poszukiwaczem złóż, a nie mam nawet kilowa. Dalej, ty się tym zajmij. Żółtodziób. Nareszcie! Bałem się, że już nigdy się stąd nie wydostanę. Wszystko jest już w porządku. Tak. Trzeba będzie ciężko pracować, żeby nadrobić stracony czas. No, mam tu coś dla ciebie. Co to było? Co to było? Ocaliłeś nas! Myślałem, że pełzacze nas zabiją! Masz tu trochę rudy. Zostaw mnie w spokoju! Już po pełzaczach. Dobrze. Zostanę tutaj i pomogę chłopakom w zdobyciu rudy. A co ze mną? Proszę. Ten amulet dobrze mi służył. Teraz należy do ciebie.